Nazywam się Karina Grzinka, mam 15 lat i jestem zawodniczką Widzewa Łódź. Mam 1,72 m wzrostu i gram na pozycji 2, czyli rzucający obrońca. Jak zaczęła się moja przygoda z koszykówką? Moja przygoda z koszykówką zaczęła się jakoś na początku szkoły podstawowej. Na pierwszy trening poszłam razem z siostrą, która mi do tego namawiała, za co teraz jestem jej wdzięczna. Moim pierwszym klubem był klub TKL z Głowno, a trenerem Jacek Lewandowskim. W wieku 11 lat zmieniłam klub na obecny, czyli Widzew Łódź, a moimi trenerkami były Sylwia Wieczorek, Zofia Chylewska oraz Anna Chodera. Najśmieszniejsza sytuacja, jaka mnie spotkała w drużynie. Niestety nie mogę wybrać jednej sytuacji, bo ich po prostu tysiące. Ponieważ mamy świetną atmosferę w drużynie, wszystkie się lubimy i nie mogę wybrać jednej. Największe osiągnięcie. Trzecie miejsce w Polsce w kategorii U14 w 2014 roku z indywidualnych Król Strzelców na Mistrzostwach Polski w kategorii U14. Pseudonim z boiska. Nie mam pseudonim z boiska. Z jakiego klubu pochodzę? Pochodzę z klubu MUC z Widzew Łódź. Po co przychodzę do SMS-u? Do SMS-u przychodzę po to, aby szlifować swoje umiejętności koszykarskie, rozwijać się i aby stawać się lepszym graczem. Jak się motywuję przed meczem? Przed meczem najczęściej słucham muzyki. To jest moim idolem. Moim idolem jest Stefan Kary, ponieważ do wszystkiego doszedł swoją ciężką pracą. Jego talent jest niepowtarzalny. Cechuje go nieustępliwość i zaciętość, co mi się strasznie podoba. Oraz uważam go za najlepszego strzelca w NBA. Czego obawiam się przed pójściem do SMS-u? Przed pójściem do SMS-u wydaje mi się, że nie obawiam się niczego, ponieważ uważam to za kolejny etap w moim życiu, który wiąże z koszykówką. Co jest moją mocną stroną? Moją mocną stroną jest gra 1-1. Gra na piłce, rzut z pół dystansu oraz cwaniactwo. Co chciałabym poprawić będąc w szkole? Będąc w szkole chciałabym poprawić obronę, motorykę oraz rzut z dystansu.